Swatting to popularna na zachodzie metoda niszczenia życia popularnym streamerom, a polega ona na zamawianiu zamiast pizzy czy jajeczka szwadronu policji na adres wybranej ofiary w zamyśle popularnego streamera, gdzie całą akcję będzie można oglądać na żywo, a jak wiemy, policja w temacie bomb i zamachów jest bardzo przewrażliwiona, co kończy się takimi oto filmikami na YouTubie. W Polsce takich sytuacji nie było zbyt wiele. U nas głównie wszystko zamyka się na rzucaniu kamieniami czy jajkami w okna, ewentualnie zamawianiu sobie prostytutki na czyjś adres. Tutaj wyjątkiem jest oczywiście nie kto inny jak wasz ulubiony Daniel Magical, w którego imieniu parę miesięcy temu ktoś zadzwonił, że chce on popełnić samobójstwo. Wtedy też pod jego adres przyjechało parę karetek i straży pożarnych. Akcja nie była ta zbyt długa ani ciekawa, no bo przecież wszyscy go już tam znają i zapewne domyślili się, że to tylko jakiś żart, a przyjechać tam musieli czysto formalnie. Ale wczoraj akcja już złamała barierę prawa i postawiła nas na nowym poziomie. Otóż po 22 stream nagle został wyłączony, po czym na parę sekund wrócił i było widać tylko policjanta spisującego zeznania. Kiedy po kilkunastu minutach stream wrócił już na dobre, główni bohaterowie płakali, byli zdenerwowani, zaś w obiegu było wiele spekulacji na temat tego, co tak naprawdę się stało w tym czasie. Finalnie okazało się, że ktoś zadzwonił na policję, że w domu Magicala jest bomba, a na urzędniczą przyjechało 9 patrolów policji. Małyś został zabrany, jego mama nie wie, co się z nim dzieje, gadałem z nią. Moderatorzy, proszę, odsłuchajcie to, dajcie mi znać, bo jeszcze trochę, Daniel nie mógł mówić tutaj bezpośrednio, o co chodzi, ale wtedy na Wykopie pojawił się ten oto wpis z załączonym tym oto nagraniem. Uwaga, uwaga. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator 42, w czym mogę pomóc? Uwaga, uwaga, z tej strony Dawid Rygielski. Za około 20 minut w Toruniu wybuchnie bomba na ulicy Urzędniczej 2 w okolicach mieszkania numer 9. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście to nic dziwnego, że policja w takich momentach musi zareagować. Ich zachowanie jest naturalne, nieważne jak głupie by nam się ono nie wydawało. Jak się zaś okazało, podejrzanym o wysłanie tej wiadomości był Małysz, były kolega i bohater streamów Daniela, ale nie było to nic jeszcze pewnego. Główni bohaterowie mówili tylko, że trafił on na razie do aresztu i nie znają szczegółów. Jednak dzisiaj rano Małysz na swojej grupie dał taki oto wpis. Siema, wczoraj gdy oglądałem stream, przyjechała do mnie policja i zabrała mnie na komendę. Byłem podejrzany o zadzwonienie pod numer 112 i poinformowanie służb o bombie. Byłem na dołku do 8 nad ranem. Właśnie przed chwilą wróciłem, dostałem akt oskarżenia. Miałem przeszukane mieszkanie, moja mama bardzo się zdenerwowała. Czekam teraz na adwokata. Wiem, kto ten numer ma zarejestrowany na mnie. Jest to Baobab. Dzwoniąc na 112 zrobił mi wiele problemów i na pewno tego tak nie zostawię. Czy troll mówi prawdę i policja zatrzymała Małysza tylko dlatego, że w nagraniu padło jego imię i nazwisko? Czy to właśnie podejrzenia Małysza są słuszne, że Sebastian, czyli Baobab, lub ktoś inny z jego znajomych miał kartę SIM zarejestrowaną na Małysza i zadzwonił sobie na policję? Po zebraniu tych wszystkich dowodów jednak można wnioskować, że troll mówi tutaj prawdę. A z tego co pisze dalej, wynika, że nie boi się on konsekwencji i będzie kontynuował swoje ataki. A z napisanych przez niego postów wynika, że dobrze wie co robi. Pytanie tylko, ile będzie w stanie tutaj zdziałać, skoro już cała policja w Polsce i każda możliwa pizzeria ma Daniela Magicala na czarnej liście. I nie wiem co by musiało się stać, by oni uwierzyli w jakiekolwiek tam podesłane zarzuty i wkroczyli do domu Zwierzyński jak jakieś CBŚ. Wielkie wydarzenie dla graczy z całego świata. Jedna z najwyżej stojących firm produkujących gry, a także twórcy platformy Steam, posiadacze na koncie takich megahitów jak Counter-Strike, Portal, Half-Life, Team Fortress czy Dota 2 potwierdzili tworzenie nowej gry. Stało się to, na co wszyscy czekali przez lata, bo pamiętajmy, że ostatnią grą stworzoną przez Valve to Counter-Strike Global Offensive już ponad 5 lat temu. Czy następcą w kolejce będzie stworzenie Team Fortressa 3, aby ten stanął w szranki z popularnym aktualnie Overwatchem? A może kontynuacja najwyżej ocenianej gry logicznej w historii? Niestety nie. Najnowszą grą studia Valve jest Artifact. Nazwa i teaser nic nam nie mówią, ale już podtytuł Dota Card Game sugeruje nam tylko jedno: karcianka. I ludziom się to nie podoba.
grze wiemy jedynie tyle, że jest to karcianka rozgrywana na trzech planszach w uniwersum Doty, a hejt, jaki się na nią wylał, jest przeogromny. Masy zawiedzionych i sfrustrowanych graczy wylewają swoje żale co do następnej produkcji studia. Zaledwie 1000 łapek w górę i 9000 w dół oraz pełno chamskich komentarzy jasno dają nam do zrozumienia, że nikt tutaj nie chce kolejnego Hearthstone'a, a wszyscy czekają na cokolwiek innego. Co prawda na Half-Life'a 3 nie ma co liczyć, no z powodu ogromnych oczekiwań fanów, którym nie da się sprostać. Tamta gra była genialna i ponadczasowa, taka też niech zostanie, bo jej kontynuacja nigdy nie będzie tak dobra, więc po co psuć to piękne wyobrażenie? Ale bądźmy szczerzy, karcianki tak samo jak strategie to gry bardzo nieprzystępne i skierowane do wąskiego grona graczy, więc nie ma co liczyć, że stosunek ocen tej gry kiedykolwiek się poprawi. A wy w komentarzu możecie napisać, na kontynuację jakiej gry studia Valve czekacie. A ostatnim newsem na dziś jest chujowy marketing napoju energetycznego Tiger, którego stylowa marketingowa ma przypominać stylem pisania średnio rozgarniętego trolla Gimbusa, gdzie wszędzie to pisze z caps lockiem i pokazuje, jaki to on nie jest śmieszny, cool i bez hamulców. Dodają oni na Instagramie codziennie jeden super śmieszny obrazek z jakimś hasełkiem, starając się być chamskim i butnym, kiedykolwiek to tylko możliwe, jak na przykład w przypadku daty katastrofy smoleńskiej, gdzie możemy zobaczyć taki oto prześmieszny joke. Obrazek został oczywiście skasowany, ale marketingowców niczego to nie nauczyło i w dzień powstania warszawskiego dodali taki oto wpis. Czarny humor czarnym humorem, ale to jest po prostu gówno, bo czym kierowali się ludzie z marketingu wstawiając środkowy palec podczas takiej daty jak 1 sierpnia, w którym momencie miało być tutaj coś śmiesznego? Czym by się nie kierowali, dla mnie nawet jako dla osoby, która zupełnie nie wiąże żadnych emocji z tą datą, i tak wywołało to po prostu ogromne zażenowanie. A ze względu, że ich profil na Instagramie ogląda dosyć mała liczba osób, to dopiero wczoraj ten news nabrał wiatru w skrzydła i został mocno nagłośniony. Zaś dzisiaj firma dodała takie oto sprostowanie. Dla mnie osobiście jest to po prostu robienie z ludzi debili. Coś w stylu, no nasrałem ci do zupy, ale to miał być taki dowcip. Oj, no, nie zaśmiałeś się? No dobra, to sorry, może o wszystkim zapomnimy. Takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo. Pamiętajcie, że to są wyspecjalizowani ludzie od marketingu. To nie są przypadkowe osoby z ulicy, które nagle mają tam pisać śmieszne rzeczy i napędzać jakiś ruch na ich blogach. Więc nie ma miejsca na takie typu wpadki, bo prawdopodobnie mogą być one świadomie zaplanowanymi, by nagłośnić swoje istnienie. Mam tylko nadzieję, że nie zapomnimy i portfele klientów będą najlepszą odpowiedzią na te super śmieszne demotywatory. Ode mnie to tyle w dzisiejszym odcinku Deep Expressa. Ja się już z wami będę żegnał i do usłyszenia. A wy mi możecie zostawić łapkę w górę lub też w dół, bo w sumie nigdy o to nie proszę. Chciałbym zobaczyć, co się stanie, kiedy o to poproszę, czy będzie ich więcej, czy mniej. Nie bądźcie już tacy złośliwi, co wam szkodzi, to jest tylko jedno kliknięcie. No, masz teraz czas, no patrz. O, patrz, klikasz, tyk, kliknięte. To wszystko. Bardzo ci dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku.